Okej. Tak więc tak. Ta klatka pewnie musiała być przeniesiona, bo tutaj... O, jak widzicie, tutaj się życie pojawia, czyli tu nie będzie klatki już. A, jak to kurde wyczaiłem? Skubany jestem, co nie? Auć! Mniej więcej z tego materiału całego wyjdzie 1,5 godziny, tak na oko myślę. 30 żyć! Po raz kolejny! A to byłoby wredne, jakby się teraz tam klatka pojawiła w tamtym miejscu, gdzie była literka P. To już byłoby wredne ze strony gry. Mówię uczciwie, ale tu jest życie. Które od razu założyłem, prawdę mówiąc. Okej, mamy checkpoint. I teraz... ja przerywam nagrywanie, w sensie gameplayu, gameplayu i głosu oczywiście. I za chwilę wracam, ponieważ nie chcę, żeby mi nagle się wyłączyło nagrywanie. Już jestem? I dobra. Czy coś tu jest? Tak, jest tam coś. I zaraz się tam dowiemy, co tam jest. Bo mnie to bardzo interesi. What? Pomidor, twoja świetna zasada, a ty ją ciągle łamiesz. Nie raszuj. Rób to na spokojnie, ale nie raszuj. Życie. Oczywiście, że je wezmę. Oczywiście, że je wezmę. No. To życie akurat, co tam było, to normalnie było w wersji na PS1. No, było normalnie w wersji na PS1. Tak tylko powiedziałem takim donośnym głosem, ponieważ, no wiadomo, emocje mnie ponoszą. Ta sekcja jest bardzo też mylna, ponieważ gracze łatwo mogli ją ominąć za dawnych czasów. Dla mnie ona nie jest aż taka mylna, ponieważ, no cóż, łatwo ją się łatwo można ją znaleźć, więc nie ma z tym nie wiadomo jakich problemów. Bo tu już od razu widać po prawej stronie, że coś jest. Coś jest na rzeczy. Dobra. Tam jest literka P. I teraz pytanie, czy tutaj będzie normalnie... Wow! Czy tutaj będzie normalnie klatka? Czy też i tylko życie jakieś? Nie, tu nic nie będzie. A szkoda. Fuck. Ale bym zleciał. Wow! Teraz się tam życie nagle pojawiło, co? Oczywiście, że ja po nie pójdę, bo życia trzeba zdobywać. Może nawet i w tym let's play uda mi się zdobyć te 50. 50 już prędzej niż 99, ale okej. Wow, shit. I uwaga do tego gostka, ponieważ on będzie cały czas wykorzystał przeciwko nam te kamienie. No kurde, on musi zawsze skaczeć wtedy, kiedy ja skaczę. Nigdy nie może być inaczej. No może dobra, tu przed chwilą było inaczej, ale kurde. Wkurzyłem się mega na tego gościa. Czas na troll Michaela Ansela, ale to chyba nie będzie w wersji kompletnej wersji PC, ale no cóż. I pytanie, czy mi się udało? Nie! O! Jeszcze lepiej, teraz tam klatka się pojawiła, no super! Nie wiedziałem, że port na PC będzie aż tak kazał ci wracać, ale no okej. Dobra. A, mogę normalnie go tutaj atakować, spoko. W... Raymanie
60 poziomów i w tych designerskich Raymanach, gdzie możemy tworzyć własne poziomy, to ci gostkowie, oni nie pojawiają się z powrotem, tylko oni już znikają na amen. W sensie po tym, jak oni się tutaj właśnie położą w taki sposób. Nie wiem czemu takie coś tylko dodali do tych fanowskich gier. No ale no cóż, mamy czwartą klatkę i niestety tyle klatek udało nam się zdobyć. No bo tu już jest końcówka poziomu. Shit. Dobrze, że te niebieskie nie instakillują cię, ponieważ już dawno bym zginął i... Oj, ja nie wiem, czy bym kontynuował wtedy tą sesję. Możliwe, żebym ją skończył już. No dobra, jest git. Teraz szybko, byleby do exitu. Nie spierdzisz niczego, Rayman. O kurde! Dobra, mamy poziom zaliczony. Jej, możemy sobie bez problemu zapisać. Dobra, no ale myślę, że możemy już ruszyć na ostatni poziom Mr. Stone Peaks. Albo inaczej szczyty Mr. Stone'a. Tutaj będzie gitarzysta, któremu musimy wyrzeźbić gitarę z kamienia. I on nam da chwilową moc. I będzie to moc, którą będziemy mogli użyć przyciskiem B w domyśle. A u mnie to będzie C. Jest to moc generalnie nieskończonego helikoptera, który, że tak powiem, jest cool. I ta moc jest tylko chwilowa. Lecąc tam do góry, odblokowaliśmy klatkę, która jest tylko i wyłącznie w tej wersji. I co do w ogóle soundtracka? Tutaj w ogóle nie ma żadnego soundtracka, ponieważ soundtrack leci tylko w wersji Game Boy Advance. I to jest ekskluzywny soundtrack tylko do Game Boy Advance'owej wersji. Game Boy Advance. Tak więc mogę tyle powiedzieć. I no cóż, muszę uważać teraz na siebie, ponieważ mój stan zdrowia jest krytyczny mega. W sensie takim, że łatwo zginę, jak to zauważyliście. No ale dobra, myślę, że mogę teraz zrobić mały edyt, ponieważ muszę jedną rzecz zrobić. Tak więc spotkamy się w tamtym miejscu, gdzie zginąłem. Tak więc edyt. Już jestem, ludziska, i możemy kontynuować. Tak więc exit. Wow. Prawie bym zginął. Ale dobra, mamy checkpoint, tak więc już nie jest aż tak źle. O, literka P. Całe szczęście. Nie wiecie, jaki to byłby problem, jakby nie było literki P. O, cholera jasna. Nawet nie wiem, czy nie załamałbym się czasem. Więc na co mamy tutaj najbardziej uważać, to na te kolczaste kule o kolorze niebieskim. Na co szczerze musieliśmy cały czas uważać, no ale to taki szczegół. Oraz przede wszystkim na te kolce, bo te kolce są bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, frajerskie. Nie oszukujmy się. Dobra, jest. Pamiętam, że w porcie na PS1 zawsze ja tutaj lamiłem, jeżeli chodzi o sekcję z tą, z tym niebieskim czymś. Z tą niebieską kolczatką. Knuckles normalnie. O! Oh shit! To jest kolejny checkpoint. I dobrze. Tak więc jakbym zginął, to już jesteśmy blisko, więc nie trzeba będzie edytować. O cholera, i to dopiero będzie niezła jazda. Wiedziałem, że zginę. Przygotowałem się już na to, ale całe szczęście, że mamy tu blisko checkpoint, tak więc nie ma na co narzekać. Mamy 31 żyć, to jest dosyć dobry stan. Będę zbierał jak najwięcej żyć, tyle ile będę potrafił. Tutaj coś było? Oczywiście, jest życie. Czyli nadrobiłem mój stan. W wersji na PS1 tutaj byłaby klatka, jakby co. Czyli byśmy mieli już drugą klatkę w Mr. Stone Peaks. I tutaj... Fuck.
Wiedziałem, że ja zginę. To już było pewne, bo ja wstałem w takim miejscu normalnie, że to byłoby ciężkie do zaliczenia za pierwszym razem. I ja nie wiem czemu, ale Rayman ma taki, kurde, jak zauważyliście, wysoki skok, przez co ja po prostu uderzam się o te kolce. Nie wiem czemu tak jest. Ale coś czuję, że ja będę tutaj failował bardzo mocno. No jak widzicie, już stracę życie kolejne. O, teraz jest dobrze. Teraz akurat nie uderzyłem głową o kolce, tak więc... No, czas troszeczkę poraszować. Chociaż to i tak źle, jak będę raszował, bo mogę łatwo zginąć. Chociaż w tym przypadku wydaje mi się, że byłoby git. Ale oto jest pytanie. Dobra. Prawie się udało! Kurde, gdybym ja... Jezus Maria, co ja zrobiłem? To było straszne, to co było przed chwilą. To było definitywnie straszne. I głupie, zarazem. Dwa w jednym. Tak więc teraz czas chwilę pomyśleć. Okej. Na razie jest wszystko git. Nie chcę wykrakać. A, już wykrakałem, brawo ja. O, i tutaj się pojawi klatka, właśnie. Ta klatka, która powinna się pojawić jako druga, pojawia się tutaj, bo ona została przesunięta. W wersji na PS1 tutaj zamiast tej klatki byłoby życie. Nie wiedzieć czemu. No po prostu zostało wszystko poprzesuwane, no trzeba jakoś utrudnić wersję na PC, co nie? Ta sekcja jest dosyć łatwa. Co tutaj musimy robić, to po prostu tym helikopterkiem przecinać te liny, żeby kamienie po prostu spadły na dół. No, ale niestety przy tym zginąłem, bo jakby inaczej. Gdzie w wersji na PS1 robię to bez problemu, ale tutaj to po prostu problemem jest to, że no za dużo jest wszystkiego praktycznie. Muszę tutaj jakoś opadać na dół, kurde. Ja no, w wersji na PS1 też było takie mniej więcej kombinowanie, ale tam przynajmniej był taki inny hitbox, że tu przynajmniej mnie... Znaczy w sensie w porcie na PS1 przynajmniej nie było tak, że tutaj mnie nagle, kiedy jestem wyżej i zahaczę nogami, załóżmy, o dziób tego czegoś, to nie było tak, że ała, oberwałem. A tutaj jest już zupełnie inaczej, bo tutaj jest inny hitbox troszeczkę chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo w porcie na PS1 było zupełnie inaczej. O, i teraz musimy mniej więcej być u góry, ponieważ ta woda będzie powoli opadała. Ponieważ kiedy spadnę równo z wodą, to będzie równało się z tym, jakbym miał zaraz zginąć. O, woda upadła. Ale tu chyba będzie normalnie klatka, o ile dobrze pamiętam. Tak jest! Tu jest normalnie klatka, jak w wersji na PS1. Dokładnie tak. Trzecia klatka na 6. Tak więc brakuje nam jeszcze ich tylko 3, ale znając życie, i tak nie będziemy mogli 100% tego poziomu, tak więc... No cóż. Czas na sekcję trzecią tego poziomu. I tutaj będzie nowa aseta, a mianowicie... Znaczy nowa, stara aseta. Ponieważ będzie nas goniła woda, tak jak w trzecim poziomie. I cholera, musiałem właśnie to spejlować. Ja wiedziałem, że tak będzie, ja to czułem. Ja wiedziałem, że to tak niestety będzie, no ale no trudno się mówi, żyje się dalej. Też wiem, że no jest to, jakby to powiedzieć, poziom, który szczerze najmniej lubię z całego tego świata. Jeżeli mówiłem co innego, to bardzo przepraszam, ale no jest to troszeczkę taki poziom, który no mniej lubię od poprzednich. I się tu nagle klatka pojawiła, no brawo. To wcale nie spowoduje, że zaraz zginę. Wcale. No właśnie, o tym mówię. Mógłbym już być u góry, mogłoby się to wszystko skończyć, mógłbym już sobie skończyć ten poziom, bo prawdę mówiąc, po tym poziomie będzie już koniec sesji. Ponieważ mówię, nie czuję się na siłach, żeby robić dzisiaj jeszcze Picture City. Naprawdę jestem mega... No właśnie, widzicie co się dzieje. Już po prostu nie mogę się nawet skupić.
A Picture City to jest świat, na którym lepiej się skupić, ponieważ może się okazać, że będzie za późno. W sensie takim, że będą leciały takie fejle, że mogę nawet game overować. Co prawda, jest tutaj ułatwienie troszeczkę w wersji na PC, bo jak widzicie jest więcej budzików niż w wersji na PS1. Ale jest możliwość w wersji na PS1 zrobienia sobie 10 budzików. Za pomocą chyba kodu jakiegoś tam. Czy kodu. Po prostu trzeba wpisać odpowiednią kombinację i wtedy się ma. A ja cały czas failuję w tym jednym miejscu. Ja nie wiem jakim cudem. Może po prostu gra nie chce, żebym tam dalej poszedł. Ja właśnie nie lubię miejsca tego antyturka. Ja właśnie tego nie lubię w tym poziomie, że antyturek został w takim miejscu położony. I to też przyczyni się do tego, że ja sfailuję ten poziom. W wersji na PC zauważyłem jedno. Najmniejszy błąd i już od razu możesz pożegnać się z tym. Z zaliczeniem tego poziomu bez problemu. O! Nareszcie się udało tutaj dojść. Ale my za ten czas idziemy tędy. Ponieważ w wersji... No, w wersji na PS1 tutaj byłaby klatka, ale tutaj jak widać nie ma klatki. Ale przynajmniej jest literka P, która odratowała mój stan zdrowotny. Ale to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o pojawiającą się wodę, ponieważ ona się teraz tutaj będzie, że tak powiem, teleportowała. Tak więc... Ech... Nie lubię jak antytulki są w tych miejscach.